Zima w tym roku była dla nas wyjątkowo niełaskawa. Kilkakrotnie, cyklicznie następowały po sobie przymrozki i odwilże, a to spowodowało spustoszenie w naszych drogach. Dziur i nierówności jest w tym roku znacznie więcej niż przed rokiem i przed 2 laty. Ponieważ zima ustąpiła dopiero w połowie kwietnia, to dopiero teraz możemy przystąpić do generalnych porządków. Już jutro zaczynamy równanie dróg.